w tym momencie zdałem sobie sprawę, że obok mnie, ramię w ramię siedzi Franciszek Pieczka. I on wtedy do mnie powiedział pierwszy, bo ja nie wiedziałem, ja zamarłem, nie wiedziałem, co mu powiedzieć. Patrzyłem tak na niego i w bok, i na niego, i w bok, i przed siebie. I on wtedy powiedział słynne słowa. Co, kolego? Zawody w wyciąganiu wody, co? Wiesz, to, czy ślub się odbył, czy nie, tego nie wie nikt. Tak. Tylko my to wiemy. Serio? Tak. Doniesienia o ślubie się pojawiły swego czasu. Były w mediach. Pewna gazeta, właściwie wydawnictwo, przegrało proces w związku z tym. I tak dalej. I jakby cały czas trzymamy to gdzieś tam w naszej sferze całkowitej prywatności. Pierwsze moje stanięcie przed kamerą odbyło się nago. Było tak, że wyszedłem taką płycizną w stronę w jezioro i tam stałem, czekałem, aż się ustawiłem kamerę. Jak się ustawił kamerę, to po prostu zdjąłem kąpielówki, rzuciłem w krzaki i zacząłem grać właśnie, że się myję nago w tym brodzie. I był ten moment, kiedy tak stałem, jeszcze jako ten taki nieopierzony studenciak i myślę sobie, Boże, jakie mam się teraz obnażyć przed tymi wszystkimi ludźmi i tak dalej. I potem przyszła ta myśl, teraz jaki ja? To nie jestem ja. To jest czas Andrzeja Radka, którego gram tutaj. Andrzej Sołtysik, zapraszam. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, witamy bardzo serdecznie. To jest kolejna edycja i odcinek programu Gwiazdy Sołtysika. No właśnie. W naszym programie chcemy Wam dostarczać rozrywki oczywiście, ale też budować poważne treści i powodować refleksje. Połączenie karkołomne? Nie dzisiaj. Gościem jest Bartek Kasprzykowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Podobało się? No bardzo fajnie. Już to biorę warsztat, wiesz, od razu. Oczywiście. Słuchaj, Bartku, pierwsze pytanie jest takie. Skąd jesteś, Bartku? Oryginalnie, gdzie mnie złożono? W Szczecinie. Szczecin. Szczecin to jest moje miejsce urodzenia i tam spędziłem te najwspanialsze lata, czyli dzieciństwo tam mniej więcej do roku, no do matury. No tak, dzieciństwo do roku 15, potem to liceum, skomplikowane sprawy uczuciowe, hormonalne pewnie, tak? Tak, oczywiście. Bardzo, bardzo skomplikowane. Pierwsza miłość też w Szczecinie? Też w Szczecinie. Później żona też ze Szczecina. Aha, no tak, bo... Ale w Krakowie przepraszam, już. Przepraszam, bo Agnieszka tak. Była twoją miłością szkolną. Tak jest. I dość taką wczesną szkolną, bo bodaj od 8 klasy to wszystko trwało, jak nie wcześniej. Nie, od 8, od 8 klasy podstawówki. Okej. Okay. Czyli po Szczecinie Bartuś chodził za rączkę z Agnieszką, tak? Najpierw z jedną Agnieszką, potem z drugą Agnieszką, potem z tą pierwszą Agnieszką i z tą pierwszą Agnieszką już zostałem. Także no, mówię, to są skomplikowane sprawy. Aha. Ja jestem stały w uczuciach. Partnerek w moim życiu było niewiele, także... Tak wiem, ale mimo to zobacz, jak to jest pozakręcane i skomplikowane. Tak. A twój staż aktorski wynosi ile, jakbyś miał odpowiedzieć na takie quizowe pytanie? To jest pierwsza rola zagrana profesjonalnie, to były Syzyfowe prace, czyli już film. Tak. I to był rok 90 bodajże, siódmy. Siódmy. Tak, zaczęliśmy pracę wtedy. Premiera była w 2000. Kileczczyzna, zima, tak wieje, tak kręcicie. Pamiętam, bo byłem na tym planie filmowym z kamerą, zaczynałem wtedy w telewizorze. Wiesław Zdort zdjęcia, co? Tak, wspaniały Wiesiu Zdort. Tak, ale to było dla ciebie jakaś nauka, praktyka, że no, to było przede wszystkim spełnienie marzeń. Ja w tamtym czasie mówiłem o sobie, że jestem dzieckiem marzeń, bo właściwie wszystko, co sobie wymarzyłem, to się spełniało. To na pewno trwało przez długi czas. I to było jedno z tych pierwszych marzeń, żeby być aktorem, to było pierwsze, i żeby być aktorem w filmie. I zaraz po pierwszym roku, właściwie w trakcie pierwszego roku odbył się casting, który był zrobiony po szkołach teatralnych. Tak. Dokładnie na terenie szkół teatralnych, bo ponieważ do Wrocławia przyjechała ekipa i w bufecie szkoły teatralnej na Jastrzębiej filmowali nas. Aha. Ja ten casting wygrałem. Przepraszam, w bufecie? W bufecie. Casting? Tak. To gdzie? Jak? Na tle ten czego? Bufet nawet w tamtym miejscu miał scenę. A dobra, to przepraszam. Tak, ten bufet nawet miał scenę, także nawet byli aktorzy, którzy, wtedy jeszcze studenci, którzy specjalnie siadali na tych stolikach, które były na tym podwyższeniu, żeby jeść na scenie. A dobra, dobra. Eryk Lubos między innymi. Tak jest. I całe to wejście tam, poczułem, że to jest dla mnie większa szkoła niż odbycie w szkole teatralnej. Znaczy kontakt z Franciszkiem Pieczką, czy z wieloma aktorami, którzy tam grali. Plus obycie z kamerą, czego jeszcze szkoła wtedy nie dawała. Dawała później, na późniejszych latach, na drugim, trzecim roku szkoły teatralnej. Mieliśmy takie zajęcia po prostu. Tego nie było dużo, ale było. Natomiast pobycie tam i jeszcze te kostiumy. Przeniesienie się w inną rzeczywistość, w rzeczywistość zaborów.
I dzieciaków ubranych w mundury właściwie. Obranie ulic z anten satelitarnych i reklam, wysypanie piaskiem ulic, żeby nie było widać, że to jest asfalt, żeby to było puszczenie breczek i tak dalej. To było przeniesienie się w magiczny świat, o który mi chodziło tak naprawdę. Jak byłem dzieckiem, to marzyłem o tym, żeby móc się na początku przenosić w ten świat i bo od 6 roku życia marzyłem o aktorstwie. A dobra, wracając do pytania o staż aktorski, od 6 roku życia, tak? Tak, tak. To było spełnienie tego dziecięcego marzenia. Okej, od 6 roku życia, ale staż aktorski prawdziwy, jak obliczamy, od 97. Tak. Zapamiętujemy 3, wiemy, że jest 24, 27. To już jest spory staż aktorski. Tak. No dobra. Trudno mi w to uwierzyć w ogóle. Tak, nawet. Ale nie komentujmy może tego. Wiesz, nie, ale możemy to komentować, to jest ciekawe. Mnie to właśnie zafrapowało, że to już tyle czasu. Ja czuję, jakby to trwało, nie wiem, może z 15 lat wszystko łącznie. Aha. Dobra. Jest coś takiego, bo czasy są szybkie, wszystko się zmienia, a my też dostępujemy możliwości spełnienia tych marzeń, czy też realizacji jakichś projektów, które wydawałoby się, że są z kosmosu wzięte, ale jednak się dzieją, prawda? I może to powoduje, że wiesz, nam się trochę... No inaczej jest z czasem jakoś. No właśnie. Tak to odczuwam. A jak miałeś 6 lat, to dlaczego, co się stało, że postanowiłeś, wymyśliłeś sobie, że będziesz aktorem? To było tak, że dwa seriale mojego dzieciństwa i myślę, że dzieciństwa też moich rodziców, bo nie wiem dokładnie, kiedy to było, kiedy one powstawały, ale to były czarno-białe seriale. To był Hans Kloss i Cztery Pancerni. 68. Chodziło o jednego z aktorów. 68. No właśnie. No to czyli też ich dzieciństwa, ale późnego. Tak. Tak. Ojciec miał tyle 18 lat. No nieważne, w każdym razie te dwa seriale, byli tam aktorzy, którzy się powtarzali. Jeden z tych aktorów, nie pamiętam teraz dokładnie kto, musiałem te seriale obejrzeć, żeby może poczuć znowu te emocje i sobie to przypomnieć. W jednym z seriali umierał, a w drugim żył. Ja wtedy nie rozumiałem, że to jest postać, rozumiałem, że to jest aktor. Jako małe dziecko wymyśliłem sobie, że ten człowiek jest nieśmiertelny. Więc ja też chcę być. I to była pierwsza motywacja. No oczywiście dla każdego dziecka też motywacją było to, żeby być w tym magicznym świecie, którego nie ma, kreowanym jakimkolwiek, czy właśnie zabawy w wojnę, bo to było wtedy w naszym podwórku dość popularne, czy jakiejkolwiek innej zmiany rzeczywistości. To mi się wtedy podobało. To oczywiście później ewoluowało w szkole i z doświadczeniem, no ale to coś zaczęło. Tak, o zderzeniu z rzeczywistością jeszcze pogadamy, bo marzenia właśnie na tym polegają, że w którymś momencie się okazuje, że rzeczywistość skrzeczy. Czyli tak, ty jesteś rocznik 77 i oglądasz Hansa Klossa i Czterech Pancernych, bo seriale są emitowane non-stop i bez przerwy. Wszyscy je rzeczywiście oglądaliśmy i są faktycznie czarno-białe. Co, jak przyznasz, jako aktor i człowiek interesujący się kinem, bywa walorem. Biel, prawda? Bywa, tak. No jest jakaś taka zero-jedynkowość w tym i też konieczność doszukiwania się barw w czarno-białym obrazie. I wydaje mi się, że to jest mocno mobilizujące dla nas. To jest troszeczkę tak jak słuchać książki, a czytać książkę. Czarno-biała fotografia jest tak jakby czytać książkę, a kolorowa może już być bardziej dopowiedziana, czyli jakby, jakby usłyszana. Teraz mi to przyszło na gorąco do głowy. Może nie jest to adekwatne porównanie, ale wydaje mi się, że właśnie ta czerni biel bardziej mobilizowała, tym bardziej, że często, kiedy wspominałem te pierwsze seriale, te czarno-białe seriale, to ja widziałem kolory. Aha, okej. Okay. Byłem przekonany, że, że to było zielone, że piasek był żółty w tym lesie, wśród tych sosen i tak dalej, i tak dalej. Tak. To działa. Ci, co się znają na kinie i na obrazie, mówią, że ta czarno-biała fotografia potrafi wydobyć więcej z twarzy aktora. W ogóle z twarzy człowieka. Zgadzam się. Może to być prawda. No właśnie, a jeszcze w tych, jak wspominasz o tych kolorach w czarno-białych filmach czy serialach, to świetny temat, bo rzeczywiście piasek był żółty w Pancernych, a niebo, mimo że niebieskie, bo noc amerykańska, prawda, to jednak było ciemnym niebem. Tak. Pochmurnym. Tak. A ich mundury wiadomo jakie. Tak. No. Tak, to prawda. Ale ja rzeczywiście nawet teraz, jak myślę o tym, to widzę to w dwóch wersjach. I czarno-białej, i kolorowej. Serio? Tak. Nawet teraz. Dobrze, ale to istnieje tylko w twojej głowie, bo nie ma wersji czarno-białej Czterech Pancernych. Oświeć mnie, jeśli jest inaczej. Jeżeli jest, to ja w tej chwili nie ma pewności. Ja teraz nawet nie mam pewności. Nie ma. Nie, to nie jest Przeminęło z wiatrem, który pokolorowali, wiesz. Technicolor. Tak jest. Słuchaj, no dobrze, no to Franciszek Pieczka. No i tak.
Okej, twój idol, z którym potem się spotkałeś, bo jak mówią twoje losy, było Rancho. Tak. Tak. I spotkałeś właśnie Franciszka Pieczkę. Jakie to było wrażenie? Oj, to było kolosalne wrażenie. Bo jak pierwszy raz go spotkałem, miałem scenę wybiegania z wody nago, z brodu. I zanim to się wydarzyło, noc wcześniej wiedziałem, że spotkam pana Franciszka. I myślałem sobie, Boże, jak to jest spotkać swojego idola i co ja mu powiem? Jak ja się do niego odezwę? Mistrzu, nie, zbyt pretensjonalne. Proszę pana, tak zazwyczajnie. I tak myślałem, nie mogłem spać całą noc. Bo potem dobrze rano... wychowanym człowiekiem, chłopcem byłeś, tak? Tak jest. I rano oczywiście połudka o 5:00, jazda na plan. No. Zaczęliśmy to kręcić. No i już wiem, że pan Franciszek jest. Jego sceny już trwają, ja tam czekam. W którymś momencie muszę wykonać te sceny właśnie wybiegania z wody. Ale one zostały wykonane jakby już po przejechaniu przez brud razem z Łukaszem Garlickim, czyli naszym głównym bohaterem, Borowiczem. Przejeżdżają przez brud, nakręcono to i ja zacząłem biegać po tym brodzie. W trampkach, bo się nie dało po tych kamieniach biegać, no ale absolutnie całkowicie nago. Tak. Co było doświadczeniem dość trudnym, szczególnie dla studenta pierwszego roku na wakacjach. Tak jest, bo tak, tak to było. Tak. No ale jakoś to się udało i ja przez to całe zaaferowanie tym bieganiem nago i przebieraniem się ze stogiem siana i tym całą tą maszyną filmową, to był mój drugi albo trzeci dzień. Tak. Filmowania. W końcu taki ubrany, te szlafroki, trochę przemarznięty, wsiadłem do tego samochodu i w tym momencie zdałem sobie sprawę, że obok mnie, ramię w ramię, siedzi Franciszek Pieczka. I on wtedy do mnie powiedział pierwszy, bo ja nie wiedziałem, ja zamarłem, nie wiedziałem, co mu powiedzieć, patrzyłem tak na niego i w bok, i na niego, i w bok, i przed siebie. I on wtedy powiedział słynne słowa: co kolego, zawody w wyciąganiu wody, co? Ja mu to po latach przypomniałem. My się spotkaliśmy na planie Rancho. Tak, ja bardzo długo podchodziłem do tego też. Też mam pewną anegdotę z tym związaną. Ja mu to przypomniałem. Opowiedziałem mu tę historię, tak jak teraz sobie opowiadam. I on powiedział wtedy: nie przypominam sobie. Po prostu liczyłem na więcej, liczyłem na więcej. A to spotkanie zresztą z Franciszkiem Pieczką było genialne, bo chyba drugiego dnia zdjęciowego, kiedy mieliśmy wspólne zdjęcia, mojego drugiego z nim. Byli... Z Zyfowych czy w Rancho? Już w Rancho. Już w Rancho. No. Mhm. Już po latach. Razem przebieraliśmy się po zakończonej scenie. Przebieraliśmy się w garderobie tej autobusowej i ona była tak podzielona, że przód, tam gdzie jest kierowca, to była męska część, a tył, tam gdzie wysłonięty, to była ta kobieca część. Bo to są czasy przedkamperowe, tak? Nie, nie, wtedy już kampery funkcjonowały, to nie o to chodzi. A, dobra, my się w kamperze, no... A, dobra, garderoba. Kampery były raczej dla tych aktorów, którzy sobie to wywalczyli, bądź mieli dobrych agentów. Ja wtedy nie miałem dobrego agenta w tamtym momencie jeszcze. No, byłeś na wakacjach jak studentem. Nie, nie, to już było później. Rancho, dobra, Rancho, dobra. Rancho. No, jeszcze nie miałeś agenta, okej. No. Przebieraliśmy się w tym autobusie i ten autobus z przodu oczywiście miał, jak to szyferka, miał po prostu szyby dookoła. Była przerwa. Dookoła stali ludzie. No i ja rutynowo zdejmuję te spodnie, rozbieram się i Franciszek tak usiadł, przysiadł na takim fotelu, który tam był z tych spodniami tak przy kolanach i powiedział do mnie: pan młody, to panu tak nie wstyd zdejmować przy tych wszystkich ludziach spodnie, a mnie staremu. I się uśmiechnął. Ja mówię do niego: ale panie Franciszku, no z wszystkich aktorów na tym planie, z wszystkich. Pan jeden może powiedzieć: chce kamper, pan będzie miał kamper i całkowitą prywatność. A on powiedział wtedy: no nie, Bartku, dżentelmeni o rzeczach oczywistych nie rozmawiają. Niesamowite. Tak. Niesamowite. Ja się cieszę, że go spotkałem, bo generalnie tych wielkich aktorów w moim życiu nie spotkałem zbyt wielu, ale to był jeden z tych właśnie wspaniałych, cudownych dinozaurów. No tak. Zresztą niesamowicie utalentowany aktor i ostatnio widziałem bodajże tą część Sól Ziemi Czarnej. Sól Ziemi Czarnej. Tam, gdzie jest ten strajk górników. Perła w Koronie. Perła w Koronie. Perła w Koronie. I widziałem go tam i no, też byłem oszołomiony tym, co on tam robił. Tak, miał siłę, jaką precyzję. Tak. A jak niewiele grał, prawda? Tak, on był intuicyjnym aktorem i tworzył te postaci. Zresztą ja myślę, że gdzieś w jakimś sensie poszedłem też tą ścieżką, co on. Okej, a tak przy okazji, ta Perła w Koronie to dla ciebie jest czarno-biały czy kolorowy film? Czarno-biały. Kolorowy. Tadam, widzisz?
Tak, okay. On jest barwiony chyba nawet, wydaje mi się, że coś tak, takiego. Tak, ale powstał jako kolorowy. Tak. Z tym, że większość akcji dzieje się na dole w kopalni i postacie i ludzie, górnicy są coraz bardziej czarni na twarzach i tak dalej, i tak dalej. I jest dużo czerni i wydaje się, że nie ma kolorów, ale rzeczywistość na zewnątrz jest bardzo kolorowa. Bardzo, bardzo. Też i to jest do przesady, to jest wspaniałym w ogóle zabiegiem, a dodatkowo jeszcze, jak patrzyłem teraz na to, po latach na ten film, ta kompozycja kadrów, to tam się dzieje, to są obrazy, to są piękne obrazy po prostu. No i w tym wszystkim Franciszek Pieczka, fenomenalny Franciszek Pieczka. Tak jest, ale z twórcą ten drugi był niejaki Kutz. Tak jest. Prawda? Kaziu, który miał się zakochać w 65, ale się nie udało, zakochał się dopiero w 69. Ale Franciszek Pieczka to ciekawa opowieść i trochę refleksji już nam się udało wnieść do naszego programu, bo w tych anegdotach o Pieczce twoich jest czysta refleksja nad życiem tej jego bonmoty. Znaczy, dobra, staż aktorski mamy. Chciałem jeszcze tutaj w kwestionariusz wypełnić. Staż małżeński określasz jako od kiedy? Od momentu, kiedy poznałeś się z Tamarą, czy od ślubu? Bo to są dwie różne historie. Wiesz, to czy ślub się odbył, czy nie, tego nie wie nikt. Tak. Tylko my to wiemy. Serio? Tak. Doniesienia o ślubie się pojawiły swego czasu. Były w mediach, pewna gazeta, właściwie wydawnictwo przegrało proces w związku z tym i tak dalej. I jakby cały czas trzymamy to gdzieś tam w naszej sferze całkowitej prywatności. Aczkolwiek tak naprawdę nie wiem już właściwie po co, ale tak trochę z nawyku. Okej, no to z przyzwyczajenia. To może, czyli nie odpowiesz mi na to pytanie jednym słowem. A kurczę, tak, nie odpowiem. Staż małżeński. Pierwszy raz coś takiego zrobię. Nie, uchylam się od odpowiedzi. Bardzo proszę. Ale staż rodzicielski potrafisz określić w swoim życiu. Da się. Dobrze, no to ile wynosi? No, od 2009 roku trzeba to liczyć. Okej. Okay. Czyli już 14 lat. Jest to wiek mojego syna starszego. Jest oczywiście jeszcze Krzyś, najstarszy 23-letni, no ale to jest syn Tamary z pierwszego małżeństwa. Czyli twój pasierb, a ty jesteś ojczymem? Jestem macochem. A macochem. On mnie tak nazwał, jak się poznaliśmy. I kocham go jak własne dziecko. Oczywiście nie jest to moje dziecko. No. Dlatego cały czas ja jestem tym macochem po prostu. I jakby gdzieś ten staż rodzicielski w jakimś sensie zaczął się od poznania Krzysia. Natomiast nie byłem pełnoprawnym ojcem, wobec czego też nie liczę tego. Tak jest, tak. Do statystyk się nie dodaje. Tak? Do statystyk się nie dodaje, to może takich uczuciowych statystyk, ale nie tych takich twardych. Okej. Okay. 23 lata to już dorosły człowiek, a 14-latek jak się zachowuje? Są kłopociki? Tak, no to jest oczywiste, to jest ten wiek, tylko że ja myślę, że ja byłem w jego obecnym wieku, czyli jego 14 to było moje 16. On jest poważniejszy, szybciej dojrzewa, a to myślę też dzieci dzisiaj szybciej dojrzewają, niestety. No, nawet nie to oznacza krótsze dzieciństwo. Nawet nie miał, jako tatuśkowie możemy sobie pogadać, bo też ma pewne 9-letnie doświadczenie. I ten młody 9-latek jest taki, co się stało przez ostatni rok? Dlaczego już on tak zaczyna formułować zdania? Tak. O co chodzi? Tak. Wyciąga wnioski, ma rację. Szybciej dojrzewają, szybciej rosną. Tak. Mają dostęp do informacji tak prosty. Myśmy chodzili do biblioteki. Oni mają w ręku. Tak. My już też, tak. Tak, myśmy oglądali te czarno-białe seriale i wierzyliśmy w Hansa Klossa i Janka Kosa, tak? Właśnie. A oni mają Transformersów i Jedi. Też już jest dla Ramoli. Oni mają zupełnie inne akcje. Nie, powiem ci, Gwiezdne Wojny działają. Działają jeszcze. Mój młody twierdzi, że przeszedł tą całą edukację gwiezdnowojenną i bardzo to lubi. No tak, są nowe odsłony przecież. Oraz doszedł już do dojrzałego wniosku, 4., 5., 6. jest najlepsza, mamo. Ale mama nie ma pojęcia, co to jest 4., 5., 6. Okej. No, ale wiesz, o co chodzi. Dobra, tak. Szkoła aktorska Wrocław. Tak. Dlaczego Y? Ty ze Szczecina lądujesz we Wrocławiu. Znaczy, już wiedziałem, że ja ze Szczecina ucieknę w którymś momencie, że ten Szczecin dla mnie stracił swoją taką formułę, że ja muszę realizować swoje marzenia. Te marzenia nie dadzą się zrealizować w Szczecinie, aczkolwiek. Złożyłem papiery do koledżu chyba języka angielskiego w Szczecinie, w Poznaniu, na produkcję filmową w Katowicach. I do dwóch szkół teatralnych, do łódzkiej i do wrocławskiej. To był mój... jeszcze na Szkołę Głównego Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, bo jeszcze leśnictwo szło. Czyli tak. Nie kareta, tylko poker, tak? Total. Masowo uderzyłem na studia. Wiedziałem na pewno, że chcę uciec, że chcę coś zmienić, że to musi być jakiś kolejny rozdział. Aha. Największe marzenie było aktorstwo, ale ubezpieczałem się na wszystkich innych frontach. Także tych egzaminów miało być mnóstwo. Skończyło się na egzaminach do szkoły teatralnej w Łodzi. Dostałem z wszystkich jakby tych aspektów, trzech, tam dykcja chyba, prezencja, interpretacja, jakoś tak, nie pamiętam jak to było, dostałem same nie i nie dziwię się,
bo to było doskonałe przygotowanie do tego, co później zrobiłem w szkole w wrocławskiej na egzaminach. Okay. Po prostu wyprztykałem się z tremy. Zrozumiałem, że nie tędy droga i tak naprawdę prawdopodobnie to aktorstwo nie jest dla mnie. Że to były wielkie marzenia i się właśnie skończyły się w związku z tym krachem w łódzkiej szkole. Tak. W związku z czym po prostu na luzie odbyły mnie te egzaminy, które już też były zapłacone, tam były jakieś wpisowe, a moja rodzina nie była zbyt bogata, więc jakby trzeba było te pieniądze nadać im wartość jednak, a nie wyrzucać w błoto. Więc pojechałem i na luzie zacząłem zdawać te egzaminy. Aha. To się okazało kluczem do tego, żeby się dostać. Ktoś interesujący jest, był na twoim roku? No tak, Aleksandra Popławska, Michał Paszczyk, swego czasu rdzeń kabaretu Parani Normalni. Kto tam jeszcze? No tak. Jest mnóstwo i oni są fantastyczni, tylko są znani może bardziej w tych mniejszych kręgach. Tak. Teraz Agnieszka Kwiecińska, która zgarnęła nagrodę bodajże gdzieś na festiwalu za swoją rolę. Także mam bardzo zdolny rok i bardzo fajnych ludzi. Którzy gdzieś tam poznikali w tym no świecie. Tak, no, tak. A ile was było na roku? Ile ta grupa wynosiła? Chyba było nas początkowo 18, skończyliśmy w 16. Okay. Dwóch z nas odpadło. Okej. Okay. Mhm. Naród wybrany, studenci szkół aktorskich, co? No tak się myślało. Jak wracałem do szkoły teatralnej, miałem wrażenie, że chwyciłem Pana Boga za nogi. Słuchaj, studiowałem w Krakowie, potem poznałem wielu aktorów po szkole krakowskiej i okazało się, że z nikim nigdzie nie spotkałem się, ani przy piwie, ani na szlaku, ani bo oni się co? Odnosili inaczej, oni byli lepsi, no rozumiesz, ciężko było ich spotkać. Ja pamiętam, że we Wrocławiu było inaczej, to też każda szkoła miała swoją specyfikę, bo ja pamiętam, że myśmy z kolegami chodzili do tych knajp, gdzie zbierały się bractwa, no, towarzystwa. Aha. Z innych szkół. I pamiętam, że piliśmy z piwo rżnięte, tak zwane, w Ołówku i Kretce. Gdzieś tam była taka knajpa Alibi bodajże. Piliśmy z plastyczkami. Ojej, z plastyczkami. Co to plastyczki. Było za... do dzisiaj. Te malarki i tak dalej, jest to moja słabość. Mhm. Tamara maluje też, rysuje. Biliśmy z różnego rodzaju z politechniki studentami. Mhm. To były najlepsze rzeczy. Bo tam mi najwięcej się wtedy działo. Najnudniej było pić z kolegami, no wiadomo, na studiach się pije, z kolegami ze szkoły teatralnej. Naprawdę, to było to w kółku gadanie o tym samym, czyli o sobie. Tak, jeden przez drugiego. Tak. Ale to też mogło być ciekawe. Słuchaj, a profesorowie, kadra nauczycielska w tej wrocławskiej szkole aktorskiej, było przemocowo na przykład, albo wiesz, psychicznie podobno ciężko? Podobno było. Ja mam jakiś problem z tym, bo albo ja byłem nawykły w jakiś sposób do tej przemocy. Znaczy, ja wiem, że ona była. Ja sobie ją nawet przypominam w jakimś stopniu, tylko że ja szedłem do tej szkoły też między innymi po to, żeby dostać twardą szkołę. Tak jest. Tak. Szkołę przetrwania. I wiedziałem, że ja nie mogę się z sobą cackać, żeby grać sceny rozbierane czy coś tam. Tak. Do dzisiaj nie rozumiem jakby, znaczy dla mnie tak. Mi to jest niepotrzebne. Tak. Pewnie tak. Ale mi to jest niepotrzebne, żeby był konsultant od spraw intymnych na planie. Jeżeli moje partnerka tego potrzebuje, proszę bardzo. Jasne. Ale dla mnie to nie jest potrzebne. Jakby ja mam inne podejście, ale myślę, że ono się wykształciło chyba nawet podczas sezonowych prac, bo pamiętam ten pierwszy moment właśnie, tej pierwszej scenie, którą grałem, kiedy musiałem, to jeszcze było granie początku sceny, początku sceny, o której mówiłem wcześniej. Ono to był odseparowany moment. Pierwszy dzień zdjęciowy. Ale jesteśmy w Sezyfowych pracach teraz. Na Kielczyźnie 97. Pierwsze moje stanie przed kamerą było się nago. Było tak, że wyszedłem taką płycizną w stronę w jezioro i tam stałem, czekałem, aż się ustawiłem kamerę. Jak się ustawił kamerę, to po prostu zdjąłem kąpielówki, rzuciłem w krzaki i zacząłem grać właśnie, że się myję nago w tym brodzie. I byłem ten moment, kiedy tak stałem, jeszcze jako ten taki nieopierzony studenciak, i myślę sobie, Boże, jak mam się teraz obnażyć przed tymi wszystkimi ludźmi i tak dalej. I potem przyszła ta myśl. Teraz, jak ja? To nie jestem ja. To jest czas Andrzeja Radka, którego gram tutaj. Okay. Więc jestem bezpieczny. Okay. Ja jestem tam, on jest tu. Aha. Ciach, kamera akcja poszła. I od tego momentu to właściwie jest taki rodzaj zabezpieczenia właśnie w takich sytuacjach, które bywają dzisiaj trudne dla młodych aktorów. Aha. No. Tak to działa. Okej. Okay. Świetna definicja. Czym jest aktorstwo? To nie ja. Tak. To on, to postać. Ja jestem medium, dzięki któremu może zaistnieć historia i postać.
Tak i jakby udostępniam tak. to temu medium. Jakby cała tak. praca polega na tym, żeby tę postać w sobie ożywić, tak. dawać jej czas na istnienie. To ma swoje konsekwencje. Takie na przykład, że jeżeli jakaś postać głęboko wejdzie w serce, to jeżeli za wcześnie się skończy i historia nie zostanie dopowiedziana, to we mnie siedzi i czeka. I próbuje się wcisnąć w jakieś inne postaci, jakiś fragment jej, coś. Tak było z postacią właśnie, my Tatuśkowie, grałem takim serialu Tatuśkowie, który skończył się przedwcześnie i grałem tam Władka, takiego bardzo fajnego faceta, ale nieskomplikowanego i trudnego przez to. W Tatuśkowie? Tak. Tatuśkowie. Skończył się przedwcześnie? Przedwcześnie, tak. Już się skończył? To dwie serie nagraliśmy właściwie pod rząd i to się skończyło. Nie, no co ty, ja mam tu furę pytań o ten serial. Ale no to możemy rozmawiać. Ale dopiero na piątej stronie, jesteśmy na pierwszej, Bartek. I Władek do dzisiaj właśnie się dobija i on chce tego powrotu we mnie. I bardzo lubiłem tę postać. Nawet pamiętam, że na castingu bodajże do Kamera Cafe był taki moment, kiedy starałem się o rolę Romana, jednego z dwóch głównych bohaterów w tym serialu. I tam Władek skoczył właśnie. Tam Władek skoczył i się tak. rozepchnął. Ja mówię, no tak, tutaj sobie odbijesz, kolego. Dobra. A Władek, ten pizzaman, tak? Albo pizzer, tak? Pizzer. Właściciel pizzerii. Tak, no właśnie, tak. To rzeczywiście, drodzy Państwo, trzeba się przyjrzeć i zanalizować i zwrócić uwagę na szczegóły, bo co robi Kasprzykowski w tym filmie? No ja nie wiem, co robi, ale jest inny niż tutaj. Prawda? A twarz ta sama, żadnej charakteryzacji nie ma, żadnej, tylko marszczysz brew. Coś się dzieje, że... Jest coś takiego denerwowatego w tym, już teraz no nie właśnie. Pamiętam dokładnie, jak tak, to było. Ale, Władka, ale rzeczywiście ale... takie to jest, kompletnie tak. Bo to jest po prostu człowiek, który się na wszystkim zna, a człowiek, który się na wszystkim zna, po prostu ma ten grymas i to jakoś tak samo wyszło wtedy. Tak, no właśnie. Pamiętam, że pierwsze dni zdjęciowe, jak kończyłem, to twarz mnie bolała, bo twarz Władka była inna i to nieustanne marszczenie brwi i czoła, które się działo samo, no bo jak Władek się uruchamiał, no to był jego sposób bycia. No niesamowite, wysiłek fizyczny, zmęczona twarz. Tak, tak. Ale żadnych efektów specjalnych, ani ich charaktery zatorskich, prawda? Nie, tam niesamowite, tak, ale to drobne rzeczy make-upowe były, ale to takie podstawowe. Także chciałem ci powiedzieć, że to działa i szkoda, że Tatuśkowie się skończyli. Wróćmy jeszcze na chwilę do szkoły. Fuksówka Dobra. Była? Oczywiście. Byłeś fuksowany? Byłem fuksowany. A potem fuksowałeś? Fuksowałem, ale nie byłem w tym dobry. Nie byłem w tym dobry, dlatego że też wrocławska fuksówka, kiedyś to było takie tabu, nie można było o tym mówić. Tak. Pierwsza zasada fuksówki, nie mówimy o fuksówce. Tak. Czyli pierwsza zasada podziemnego kręgu, nie mówimy o podziemnym kręgu. Dlatego, że to była brutalna fuksówka dość. Ona miała swoje takie, dzisiaj nazwalibyśmy, że to było jakoś mega przemocowe. Fakt, to było bardzo trudne i było przemocowe, ale też bardzo dużo nam dało jako rokowi, moim zdaniem. Znaczy, nauczyliśmy się mobilizować wobec wspólnego celu, który musieliśmy osiągać. Oczywiście mobilizować na ostatnią chwilę, bo to takie polskie. Jak płacenie PIT-u, nie? W ostatniej chwili wypełnianie PIT-u. To my. Tak to my, Polacy. No i wskazówka była. I tak jak mówię, no nie miałem jakiegoś specjalnego talentu do tego. Wydaje mi się. Okej, ale swoją fuksówkę tam przeżyłeś, tak? Tak. Bo znowu miałeś to odpowiednie nastawienie do szkoły, do której idziesz i czego chcesz się nauczyć, z czym chcesz wyjść z tej szkoły, albo kim chcesz wyjść. No, fuksówka się odbyła i tylko powiem, ostatnim akordem tej fuksówki było to, że oczywiście byliśmy na nią nieprzygotowani, jako rok. Że ten ostatni zryw, którym zrobiliśmy, ten program fuksówkowy, który tam tu się kończy, to jest bardzo fajne na końcu, bo jakby cały ten uciemiężony rok zerowy tak zwany wykonuje przedstawienie takim swoim własnym sumptem, bardzo takie proste, bardzo anegdotyczne, dowcipne, wesołe, przed całą szkołą. A potem czwarty rok, który jest jakby ich zwierzchnikiem podczas fuksówki, musi również dla nich taki spektakl wykonać nawzajem. I ten ostatni spektakl właśnie ze wspomnianym tutaj Michałem Paszczykiem z Kabaretu Paranormalni, właściwie myśmy we dwójkę postawili to do kupy. Aha. Z całym rokiem. Aha, okej. Okay. Użyłeś słowa... On się stał kabareciarzem później. Tak, ale użyłeś tego przymiotnika kabaretowy, kabareciarski. Czyli stąd ta twoja skłonność do kabaretów później, do pojawiania się tu i ówdzie. Znaczy skłonnością było to, że jakby współpraca z Michałem trwała jeszcze później przez lata. On trafił do kabaretu Paranormalni, gdzieś tam w jakiś sposób przez tę znajomość ja się o to ocierałem i się też tego uczyłem. Tak. Uczyłem się o tym, co to jest w ogóle za sztuka. Bo kabaret w pewnym sensie też jest sztuką, nie zawsze jest jako sztuka uprawiany, ale na pewno ma ten potencjał w sobie. Tak jest.
w ten sposób, ale nie było takie ściążenie, że nie była taka fascynacja, która szła organicznie, tylko była to gdzieś tam kwestia okoliczności. Mhm. Stąd pewnie pójście w komedię w którymś momencie. Przykład, tak jest. I umiejętność pójścia w komedię, w komediowość, mhm. prawda? No właśnie, bo to też trzeba umieć, prawda? Najlepiej jak się nie myśli o tym, że to jest komedia, to jest najlepsze. No właśnie, komedia komedią, ale w wieku 24 lat lądujesz w krakowskim teatrze słowackiego, w tak zwanym Słowaku. Masz 24 lata, dobrze czytam? Chyba tak, jeśli pamiętam, w 2001 roku. Tak. No okej, okay. No, 24 lata, czyli ze świeżutkim dyplomem magistra sztuki aktorskiej. Tak, tak jest, pierwsza praca, pierwsze wyjście na takie, no już byłem wcześniej na zawodowych scenach, ale przeważnie w zastępstwach, takich rzeczach, a tutaj jakby dostaję angaż przypadkiem. No. Bo było tak, bodajże, żebym teraz nie skłamał. Tak, kończyłem szkołę i dostałem rolę u Barbary Sas w spektaklu telewizji, teatru telewizji Noc Helwera. I podczas tych już zdjęć, prób do tego teatru dostałem też angaż w Teatrze Chorzycy w Toruniu. Przez 30 dni pobytu tam znalazłem 30 argumentów, żeby stamtąd uciec. Nie mogłem się tam odnaleźć, miałem problemy jakby z zaakceptowaniem tamtejszej rzeczywistości. Takie pierwsze zetknięcie się z aktorami, niektórymi pijącymi aktorami, z frustracją jakąś i tak dalej. Po prostu no, wiedziałem, że zabieram manatki, uciekam. I kiedy zaczęły się zdjęcia, rozmawiając z Barbarą Sas, powiedziałem jej właśnie, ona powiedziała, ale to ty teraz już masz angaż, tak? Ja mówię, no nie, zrezygnowałem, nie. Wycofuję się z tego. Ona powiedziała, Boże kochany, ale to ty szukasz pracy? Mówię, no pewnie będę szukał pracy. I ona powiedziała wtedy, słuchaj, no to ja ci dam znać za chwilę, bo Kraków, odpowiedział ci Kraków, bo tam mógłbyś tam spróbować, bo szukają chłopaka takiego jak ty. Ja mówię, no czemu nie, no jeżeli proponujesz, to tak. No i chwilę później dostałem od niej polecenie, dosłownie, po zakończeniu zdjęć. Wsiadaj w pociąg i jedź jutro do Krakowa i masz spotkanie z dyrektorem Teatru Słowackiego. Kto był dyrektorem? Krzysztof Orzechowski. Krzysztof Orzechowski, dobra. Przyjechałem. Poczekaj, szukają chłopaka takiego jak ty. Do roli. Tak, to czyli na tym polega angaż, tak? Do teatru. Nie, właśnie nie. Chodziło o to, że tak naprawdę miałem być zaangażowany tylko do tej roli gościnnie. Aha, dobra. Do małej rolki, która była, pojawiałem się na początku, na końcu sztuki Prześwit Davida Hera z Andrzejem Grabowskim i Janą Tomaszewską, rola głównych, wtedy małżeństwo. Cudownymi ludźmi zresztą. Przyszedłem na rozmowę z dyrektorem, który trochę mnie zbył, powiedział, żebym teraz wsiadł w pociąg i pojechał do Gliwic. Mam pociąg, zdaje się, za jakieś pół godziny. Do Gliwic, tam jest reżyser Włodzimierz Nurkowski i on zobaczy sobie, czy pan pasuje. Plus ze Słowackiego na Dworzec nie jest daleko, panie Bartku, po tej nocnej jeździe pociągiem do Krakowa, w pociąg natychmiast do Gliwic. W Gliwicach spotkanie z Włodkiem, który mówi, dobra, to jedź potem do Krakowa, podpisuj umowę. Więc ja wróciłem, jeszcze w godzinach urzędowania teatru, dostałem informację, że w takim razie mam pójść do kadry i tam jest umowa na rolę. Więc poszedłem, ale kiedy siadłem do podpisania umowy, zobaczyłem, że to jest umowa o angaż. O angaż, czyli o rolę, tylko będę o angaż? Etatowym aktorem, ale była rozmowa tylko o tej jednej roli. Dobra. No. Więc podpisałem wszystkie dokumenty, oddałem. Myślę, że po jakimś czasie zdaję sobie z tego sprawę, że podpisali ze mną umowę o angaż, ale już gdzieś tam wsiąkłem w to, więc nie została ona wypowiedziana i tak stałem się aktorem tego Słowackiego. Cicha pęk. Poznałem fantastyczny zespół, który kocham do dzisiaj, bo to był mój pierwszy zespół. Pierwszy był Teatr w Chorzycy, już prawie stał się tym zespołem, ale tym zespołem mojego serca i jakby tym macierzystym teatrem, który mnie ukształtował, był Teatr Słowackiego. I ci fantastyczni ludzie, tam, że Marian Dziędziel, Andrzej Grabowski, to wiadomo, to wszyscy znają, no, ale tam cudowny Marcin Kuźmiński, świętej pamięci, czy Grzegorz Łukawski, czy Radek Krzyżowski, Dominika Bednaczyk, ci ludzie cały czas są w moim sercu. I mimo, że nie jeżdżę tam teraz po to, żeby się z nimi nawet spotkać, bo nie mam czasu, to cały czas o nich myślę i wiem, że ostatnio spotkałem Grześka Łukawskiego, mojego kolegę właśnie z tamtych czasów, krakowskiego aktora, na planie zdjęciowym lokatorki. Ja nawet nie wiedziałem, że on tam będzie. Po prostu wyczytałem w planie pracy, że jest Grzesiek. Jezus, jestem w Krakowie, nie zadzwoniłem do Grześka i spotkaliśmy się na planie, potem oczywiście spotkaliśmy się też wieczorami spotykaliśmy się po tym planie i to jest cały czas żywe, bo tyle mamy wspólnych wspomnień i z tej pracy i z tego teatru, że to... Siedem dobrych, tłustych aktorskich lat jednym słowem, tak? Nie. Nie.
Aktorsko słabo. Nie, nie, to była świetna nauka i cudowne doświadczenie do zespołu jako takiego, no. Bo zespół aktorski Słowaka, mimo dużych problemów z dyrektorem wtedy i tak dalej, to był zgrany dobry zespół, dobrze funkcjonujący zespół, pełen życzliwych ludzi. I to też było, to na mnie odcisnęło piętno, że jakby, no, piętno, no, dało mi do zrozumienia, że zespół jest podstawową sprawą, jeżeli chodzi o uprawnienie aktorstwa, szczególnie w teatrze. Natomiast role, które tam grałem, nie należały do tłustych. No, to podchodzenie pod taką właśnie plakietkę, jak tutaj widzisz, ona, taka kartka wisiała na takiej korkowej tablicy, podchodziło się i tak, znowu mnie nie ma w tej obsadzie, tak chciałem w tym grać. Dobrze, może następnie dwie wiszą. A i tak się jedzie od góry, od tej głównej roli, w dół, nie ma. Dobra, za jakiś miesiąc ruszają próby do Czarodziejskiej Góry, może tam jest mnóstwo ludzi. Znowu Czarodziejską Górę wywieszają po miesiącu, jadę, nie ma. Chłopak czwarty, ja, jest! Co, chłopak czwarty? No i masz ci los. I rzeźb z tego, okay. Z tych czterech kwestii, które okay. Tam urzeźbiłem. Ale no, tak to wyglądało przez długi czas. No, i wtedy, to co robi aktor na etacie, jak nie gra? Jest Mikołajem w przedszkolach na Nowej Hucie, prowadzi jakieś spotkania pracowników grupy Felix, która produkuje orzeszki i tym podobne rzeczy. No, robiłem tego mnóstwo. Zacząłem pracować głosem w Radiu Kraków, to było bardzo fajnym doświadczeniem i spodobało mi się. Ale wtedy już zacząłem robić sobie pierwsze zdjęcia i roznosić je wszędzie, gdzie się da. Między innymi do TVN-u i tam Dorota Hamczyk znalazła moje zdjęcia. Tak jest. Dorota Hamczyk, ważne nazwisko, drodzy Państwo, jeszcze do tego nazwiska wrócimy. Czyli ile przedstawień miesięcznie, to nie, najciekawsze role, no nie było. A kto był wtedy gwiazdą, to wiemy, Dziędziel Grabowski. No tam przede wszystkim Dominika Bednarczyk i Radek Krzyżowski, Krzyżyk Zawadzki, to byli taki nasi główni aktorzy. A Kraków gdzie mieszkałeś wówczas? Najpierw na Podgórzu, to takie miejsce dość było wtedy jeszcze hardkorowe, gdzie trzeba było znać parę osób i zawsze mieć w kieszeni jakieś 2 złote. Ale tam się było bezpiecznym. A potem w Kazimierzu Krakowskim. Na Kazimierzu, to było w mieście. Tam mieszkają wszyscy aktorzy. No tam jest po prostu służbowe mieszkanie. Służbowa kamienica na Józefa 16. Tam mieszkałem wtedy w tym samym czasie z Tomkiem Kotem, który wtedy został zresztą okradziony. Potem okradli mnie sąsiedzi. No, tak. Wiedziałem kto, ale policja nie wiedziała. Kazimierz, no imprezowa sytuacja. Kraków, imprezowe miasto. Nie pochłaniało cię? Pochłaniało, to były takie wyjścia, na przykład, że się wychodziło ze śmieciami i wracało się już 6 rano. Okej. Okay. Krakówek cię dotknął również? Krakówek? Bardzo. I to bo Kraków jest cudowny, a Krakówek bywa uciążliwy. Znaczy Krakówek, mówisz o tym Krakówku takim, gdzie, no właśnie, miałem takie powiedzenie na propos różnicy pomiędzy Warszawą a Krakowem, że Warszawa jest takim miastem przeciągów, że to cały czas między tymi wielkimi budynkami wieje wiatr, więc cały czas cię pcha i tak zasuwasz. Nie czujesz wszystko zapachów za bardzo. Nie ma tego klimatu. Trzeba się naprawdę schować w bramie, żeby to poczuć. Kraków ma odwrotnie. Tam powietrze stoi. Czujesz każdy zapach. Czujesz każdy smak. Możesz się od pewnych smaków i zapachów nawet uzależnić. Ale uwaga. Jeżeli ktoś puści bąka, to 3 lata to za tobą idzie. I to tak trochę jest. Te koteryki, to towarzystwo, to obgadywanie. Tak. Nawet dzisiaj jak przyjeżdżam i ma tam przecież znajomych i rozmawiamy, to ciągle to jest. Ja już jestem dawno przeciągowy, ale jestem ciągle dawno w tej zupie. Tak jest. Kotle gotują się. Krakówek jest nieśmiertelny. Absolutnie. Tak. Poza tym jeden mój kolega mówi tak, że nigdy nie wymyślisz tylu wspaniałych projektów, o ilu pogadasz na rynku głównym przy piwie. Tak. Zresztą uprawianie aktorstwa też czasami polegało na tym, że na próbach mówiło się, co się zrobi i potem się mówi, otóż nie róbmy tego, idźmy dalej. Aktorstwo teoretyczne. Tak jest. No dobra. I teraz właśnie nadchodzi, uwaga, nadchodzi przełom, prawda? Tak. Wracamy do nazwiska Dorota Hamczy przez CH. I powstaje serial Magda M w TVN-ie. Byłem wtedy na tym trzecim ważnym piętrze w TVN-ie, więc wiedziałem co nieco. I zapowiadał się od razu hit. Gdzieś tam, wiesz. I trwały przygotowania i castingi. To tak jakby z tymi przyjaciółmi, co opowiadał o nich Matthew Perry, że w Hollywood rozniosła się wieść, że jest casting do przyjaciół i że to będzie hit. No to początkowo miało się to chyba nawet nazywać Nie Przyjaciele, tak Jacek Borcuch to nazywał, potem zostało to przemianowane na Magda M. Generalnie to miało taki potencjał bycia takim serialem, zostało trochę bardziej jakby uproszczone i skierowane do szerszej widowni, tak mi się wydaje wtedy.
ten jakby potencjał został przekierowany na coś zupełnie innego, a to były zupełnie inne czasy wtedy. Oczywiście, rok jest 2005, a może nawet czwarty, kiedy zaczynają się przygotowania. Czwarty emisja, czy producentka Dorota Hamczyk zobaczyła Cię w Teatrze Słowackiego, czy ona chyba, indziej? Z tego co pamiętam, bo Dorota to mówiła wtedy, że ona znalazła jakiś kompakt po prostu aktorski taki, bo wtedy się nagrywało te płyty ze zdjęciami i to wystarczyło wrzucić tę dyskietkę do czytnika i zobaczyć te zdjęcia. Na te zdjęcia tam wypatrzyła i jakieś tam te CV dotyczące Nocy Helwera poszła do teatru, bo wtedy zdaje się, ja coś tam już grałem, zobaczyła mnie w teatrze i postanowiła zaprosić na casting. Na tym castingu była też Joasia Brodzik, która też pomagała jakby w tym castingu głównych ról. I Joasia, o Joasie później mówiono, i Joasia też mi to potwierdziła, że ona wtedy coś we mnie zobaczyła, że coś zaiskrzyło i że powiedziała weźcie go. No i tak trafiłem z tego Krakowa do tej Warszawy. No tak, ale poczekaj, bo tak przypomniałem sobie Fizys, tak? Przebitka, zdjęcie Bartka z 2004. No jesteś przed 30. Nie mówię, że jesteś leszczem i juniorem, ale nie jesteś jeszcze... Chłopcem, no. To ja wtedy byłem jeszcze chłopaczkiem takim. No, Małasz jak tam wyglądał, też jak taki chłopaczek zupełnie. Małasz, no bo myśmy razem też studiowali, bo on był rok czy dwa pode mną, chociaż jest starszy ode mnie. I tam się spiknęliśmy. Aha. No i właśnie dlatego Małasz i Kaśka Bujakiewicz, czyli Bujak, i ja, czyli Kanarek, bo taką miałem ksywę ze szkoły. Myśmy byli taką trójką w tej obsadzie, która się mocno ze sobą trzymała. Mieliśmy dużo wątków wspólnych i byliśmy takim teamem, który się nawzajem napędzał tak na planie. Pomagał sobie, a nie tak, zazdrosił jeden drugiemu, tak? Nie. Powiedziano, że Małoszyński musiał być tym właśnie. I to było jasne, tą postacią. Każdy jakby z nas tam swoje miejsce. Zresztą wydaje mi się, że żadne z nas nie ma takiego genu zawiści, zazdrości i pchania się na pierwszy plan, tylko jakby wypełniania swojej roli. Tak. No i ten zapowiadany sukces się wydarzył. Prawda? Tak. I co się dzieje w twojej biednej głowie wtedy? Celebryctwo, sława, gwiazdorstwo? Nie wiem, co się wtedy palmiarstwo? Wydarzyło. Nie, palmiarstwa chyba jeszcze nie było. Wydaje mi się, że to było kolejne spełnione marzenie. Ja pamiętam, że w jakimś wywiadzie nawet mówiłem, słuchajcie, no ja po prostu mam skrzydła, dajcie tylko wiatr, żebym mógł się na nich wznieść. Tak. Ten wiatr później się okazało tak powiewa różnie i nie zawsze jest wiatrem, ale wtedy byłem pełen nadziei i takiego potencjału, który wiedziałem, że muszę wykorzystać, że to musi się po prostu dziać. A na czym polegało kolejne spełnienie kolejnego marzenia, udział w tego rodzaju produkcji, w tego rodzaju opowieści, czy rola? Rola. Chodziło o rolę, bo to była rola... w której się po prostu wtedy zakochałem. Ja bardzo lubiłem tego Wojtka Płaskę, bo tak się nazywał mój bohater. Tak. I też dostałem wtedy szansę rozwoju, bo scenariusze były też ciągle w trakcie pisania i jak oni zobaczyli, że ja tę postać ciągnę w kierunku takim trochę takiego nieporadnego ciaptaka, to nie było wpisane, że dodaję pewne rzeczy, które go charakteryzują, to, że on często się o coś obija, nie trafia, że ma taki rodzaj niezborności w sobie, to zaczęli to pisać i gdzieś tam w jakimś sensie współtworzyłem tę postać i to było coś, co ja chciałem robić, czyli opowiadać, aktywnie opowiadać postać. Fajnie. I historię. No właśnie, tak. Udało się sukces. I tylko 3 sezony, prawda? Jak dzisiaj patrzymy... Ja mam wrażenie, że tego było więcej, prawda? Tylko 3 sezony, tak. No właśnie, 3 sezony, ileż to jest? No, 10 odcinków, 10 i 10. 4. Czy to nie było takie 3,5? Pół. Bo jak jeden był taki niedokończony... Taki próbny. To nie pamiętasz, że był trzeci, próba kontynuacji, czwarty. Tak? Już nie pamiętam. Śmieszne. Odcinanie kuponów, tak? Trudno powiedzieć. No właśnie. Bo opowieść o Magdzie M. i jej przygodach miłosnych i sercowych w rozterkach oraz jej przyjaciołach była opowieścią zamkniętą jednak, prawda? Bo się zaczyna i się ma skończyć tym pocałunkiem, a się nie kończy. Z prostego powodu. No, Małasz już nie chciał tego grać. No, mówmy się i dlatego była taka seria, gdzie on cały czas umierał na raka w Stanach i było go widać tylko w ekranie laptopa. Serio? On naprawdę? Nie chciał tego grać. Aha. Chciał grać inne role po prostu. Zresztą Małasz zawsze był taki bezkompromisowy i jak coś na coś się uparł, to realizował po prostu. I wydaje mi się, że to, jak pamiętam wtedy, to on już miał dosyć tego amanstwa. Nie chciał tego. No przecież to była chwila, moment dosyć amanstwa. Aha, amanstwa. Mu przeszkadzało, rozumiem. Wtedy to była wieczność. Myśmy wtedy nie wiedzieli, że serial może mieć, serial taki jak ten, może mieć na przykład 23 serie, tak jak ja gram teraz w czymś, co jest rezultatem Magdy, bo wydaje mi się, że pewne seriale powstały dzięki Magdzie. Oczywiście. Teraz albo nigdy powstało dzięki Magdzie. Tak. I Przyjaciółki też w jakimś sensie są tę odpowiedzią, kontynuacją absolutnie. I Magdę M. możemy uznać w pewnych wartościach i kategoriach matką
tego rodzaju... Pionierem na pewno, tak. Pionierką. Pionierką. Pionierką, droga Magdo, absolutnie. Magdo, poprawność polityczna. Tak. Właśnie pionierskim przedsięwzięciem, jeśli chodzi o ten rodzaj tak, absolutnie serialu. Tak. I pokazywanie Warszawy. Ja wtedy pierwszy raz widziałem, że Warszawa jest pokazywana tak, jakby to była metropolia. I no w ogóle ci nasi bohaterowie, którzy mieli zawsze dużo czasu na to, żeby pójść do parku i porozmawiać. To prawda. Byli ale... prawnikami, którzy pracowali w kancelariach, zasuwali, robili, jak to się mówi, Boże, jak prawnik zaraz po... robili tą aplikację. Tak, tak, ale ciągle mają czas na tracenie czasu. No. I tak, to tak. A słuchaj, ale wiele ofiar tego serialu jest takich, że wiele dziewcząt w Polsce pomyślało, aha, też chcę mieszkać tak jak Magda M., a Magda M. miała mieszkanie z widokiem na... Tak, prawda? Właściwie prawie na Sejm, bo to były tamte okolice. No właśnie. To była wiejska bodajże. Tak, ale z drugiej strony bardzo wiele wtedy dziewcząt spotykałem w tych groszkowych spódnicach i pantofelkach. To się poniosło dalej jeszcze, wiesz, bo jak dostałem tę rolę, to wiedziałem też, że będę potrzebował jakiejś konsultacji prawniczej. A będąc w Krakowie, przyjaźniłem się z prawnikami, dwoma prawnikami, Kubą i Marcinem, którzy założyli własną kancelarię. Okay. To się zbiegło razem z rozpoczęciem zdjęć. Idealnie. I pamiętam, jak te zdjęcia się rozpoczęły, ja do nich dzwoniłem czasami po pewne takie pomysły, na przykład wplotłem paremię tak zwane, czyli sine civilista, nemo jurista sine civilista, to jest paremia, czyli takie powiedzenie, nie jest prawnikiem ktoś, kto nie zna prawa cywilnego. Aha. Takie wtręty, dlatego że mój bohater był taki pouczelniany zaraz. Tak. On wcześniej tam był asystentem na uczelni. Tak, z krawat po szyję zaciśnięty. Tak. I pamiętam, że chłopaków odwiedziłem bodajże po pierwszej serii w ich kancelarii, która była prawie taka sama jak nasza. Była w tych samych kolorach. Na ścianach wisiały jakieś panoramy, takie właśnie bardzo podobne do... No, dzisiaj oczywiście to już wygląda inaczej, ale pamiętam, że wtedy ten wpływ był tak daleko posunięty, że nawet estetyka tej kancelarii była zbliżona kolorystycznie i konceptualnie do naszej scenograficznej. Czy myślisz, że pomysł 20 lat później Magda M. ma sens? Myślę, że nie ma sensu. Znaczy nie ma sensu też z tego powodu, że myśmy też byli w szoku, jak dowiedzieliśmy się o losach naszych bohaterów. I nie wiem, czy ktokolwiek chciałby je grać. W jakimś sensie one stały się też, ci bohaterowie stali się też jakby naszą własnością. Tak jest, absolutnie. Jakby tutaj, nie wiem, ja nie wiem, czy bym chciał. Tym bardziej dowiedziałem się, że moja postać jakoś strasznie się zradykalizowała i... Przepraszam, potrzebna woda na planie. Nie, ale nie ma sensu. To jest taka legenda, która. Już pomijam tę anegdotę, żebyśmy się nie zgodzili, bo nie my to tworzyliśmy, ale to jest oczywiście radka figury, autorski pomysł. Tak. Natomiast coś się fajnego wydarzyło, coś jest legendą. Myślę, że wejście do tej samej wody naprawdę trzeba było to dobrze przemyśleć i zainwestować w to z dużym ryzykiem utraty pieniędzy, bo przecież dzisiaj to już inna rzeczywistość. No tak, ale wielu artystów jest skłonnych popełniać ten błąd. Lelusz, kobieta i mężczyzna, 20 lat później. No nie, ale zrobił. Są różne I sentymenty się odzywają, tak? Albo teraz sami swoi początek. Ja jestem ciekaw jestem tego. No musisz bardzo, zobaczyć. Bo z jednym z aktorów pracowałem, z Adamem Bobikiem na planie Kamera Cafe i to jest takie zwierzę tak, to aktorskie, prawda. Że uff. No, zgadza musisz, się. Tam, musisz z nim też pogadać. Tam też daję radę, rozmawiałem z nim w radiu z tydzień temu. Dobry jest. Dobry jest, szybki. Absolutnie, taki fizyczny, nie? Szybki, fizyczny, ale też niesamowicie bystry. Szybkie skojarzenia, celnie budowane żarty, no inteligencja taka, żywe srebro. Dziękuję Ci, że powiedziałeś to, co powiedziałeś o tym Małaszu i o jego stosunku do amanctwa, bo mam zamiar się z nim tu spotkać, więc użyję tego, dobrze, elementu. Dobrze, i potem jest tak, potem jest Halo Hans, ale Hans to był Klops. Hans Klops. Tak. Hans Klops, ale i to był Klops w ogóle, tak? To nie był Klops, to było zmarnowanie wielkiej szansy. Okej. To było bardzo uczciwie, fajnie robione, bardzo źle filmowane, co było widać przez cztery kamery i ustawienia światła tak, żeby nie było cieni, to się wszystko bardzo wypłaszczało. Natomiast pod względem humoru i innowacyjności to był bardzo dobry serial. I druga część, która miała być już robiona trochę inaczej, na dwie kamery, trochę w plenerach, zdradzała duży potencjał. Tam niestety doszło do jakiejś utarczki pomiędzy producentem a szefem stacji telewizyjnej, w której to było. Aha. I padliśmy ofiarą tego. I się rozpłynęło. Ja nie mam w ogóle dostępu do tego serialu, prawie go nie widziałem, widziałem jakieś fragmenty. Nie wiem, co zrobiłem do końca. Wiem, że oglądałem wtedy świetnie, bo schudłem do tej roli kilkanaście kilogramów i nabrałem. Tak, plus mundur i plus Tamara Arciuch. Przede wszystkim, więc to był przełomowy dla mnie serial też życiowo,
Poprzez Tamarę, spotkanie szansa. Z Tamarą. Tak, tak, oczywiście. Ale też z Cezarem Żakiem, z Wojtkiem Adamczykiem, który, z którym później pracowałem przy Rancho i w teatrze. A Jaki Pręgowski też tam występował, prawda? Tak, tak. No właśnie, bo był wtedy taki w Cieszynie Festiwal Twórczości Telewizyjnej. Tak. I wyście ostro na którejś edycji ten serial tam promowali. Tak. Jarzem tam był i miód i wino piłem. Siedzę sobie w hotelu i nagle słyszę stuk, 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 stuk. Patrzę, o kurde, SS-man. Tak, SS-man, to idzie Pręgowski. Nie no, sorry, promocję mamy. Potem podobno staliście przy budce wartowniczej na Dolzą, przy przejściu granicznym. Tak. Ludzie wam podawali jednak dokumenty do sprawdzenia. Tak. To było. Były fajne akcje promocyjne, które nic nie dały, bo później emisja serialu szła o różnych porach. Cuda tam się działy. Ten serial został celowo zniszczony. Okej. Okay. Jakiś, okay. Ja nie wiem, to nie okay. Są moje klimaty, ale generalnie było to tak dziwne, że no dobra, trzeba zapytać twórców. No dobra, dość powiedzieć, że padliście ofiarą po prostu czegoś innego, większego. Niestety. I tak dalej, tak bywa. No dobrze, ale to ważny moment i przełom, czyli Tamara Arciuch. Tamara się pojawia w twoim życiu, sytuacja jest skomplikowana. Zakochanie nie następuje od razu, nie. Ale wasze statusy są też it's complicated. To znaczy, ja wiem, czy complicated. No wiadomo, że oboje byliśmy w małżeństwach i to jakby na początku nie było żadnym tematem, no bo myśmy się zaprzyjaźnili. I ta przyjaźń naprawdę poszła szybko, bo to jest trochę tak, jak spotyka się człowieka na takim poziomie komunikacji, że pewnych rzeczy nie trzeba tłumaczyć, bo rozumiemy jakby na tym samym poziomie, czyli nie wyjaśniamy sobie na początku w rozmowie, o co nam chodzi, tylko od razu idziemy na wyższy poziom. I to było, tak było z Tamarą i no wiadomo, ja przez to spędzałem z nią na rozmowach mnóstwo czasu, właściwie każdą wolną chwilę, no i gdzieś tam ta przyjaźń, którą myśmy w tym momencie uświadomiła mi też kondycję związku, w którym jestem i że to chyba jest koniec. Przy czym ja wtedy nie odchodziłem jeszcze do Tamary jako tako. Ja po prostu wiedziałem, że muszę zakończyć to, w czym jestem teraz. I chwilę później zeszliśmy się. Jednak ta przyjaźń zamieniła się w coś więcej i stała się miłością życia. No, po prostu. A od razu wiedziałeś, że jest jednocześnie malarką? Nie, no ja, malarką. No, ona ma pewne talenty. Ja zresztą też jakieś tam mam w tę stronę. Czyli gdzieś w poprzednich życiach możliwe, że byliśmy parą malarzy. O, w Paryżu. Malarką i malarzem. W Paryżu, Nowym Jorku bardziej chyba nawet. O, Nowy Jork, przepraszam. Nie, to tak, ja miewam takie sny. Zastanawiam się, na czym to polega. Miewam takie sny, albo wydaje mi się, że coś pamiętam, czegoś w życiu nie przeżyłem i te sny i tak dalej, one się gdzieś właśnie w środowisku malarskim w Nowym Jorku odbywają. To jest w ogóle, to się bardzo często powtarza. Aha. Wobec czego ukułem sobie taką anegdotkę, że chyba w poprzednim życiu, albo któryś z poprzednich, jeżeli w ogóle w to wierzyć, jeżeli taka rzeczywistość istnieje, to prawdopodobnie dotyczy mnie w Nowym Jorku i jako malarza. I to byłeś ty. Pewnie tak. I odniosłeś sukces. Równoległej rzeczywistości. Ten malarz odniósł sukces w Nowym Jorku. Nie wiem, ale pamiętam pracownię i całe to życie pracowniane i te modelki i to wszystko. I... Aha, dobra. Tak. Czyli nowojorska sytuacja, a nie paryska, okej. Okay. Wydaje mi się, że to jest Nowy Jork, bo jak pierwszy raz byłem w Stanach, to byłem w Chicago, Nowym Jorku i ten Nowy Jork wydawał mi się niesamowicie znajomy. Okej, okay. Jasne. Nowy Jork też zacne miejsce pod względem artystycznym, no ale Paryż też ma swoje miejsce w historii malarstwa. Ale bo mógłbyś być też na przykład malarzem holenderskim. Wiesz? Nie wiem. To jest teraz snów, więc nie wchodźmy w ten temat, bo jak wejdziemy w sny, no to już w ogóle zrobimy. Okay. Dobra. Wracając do Tamary, razem graliście trochę niedużo, ale też w trasy jeździcie razem. Oj tak. Tak? Przy jakim przedstawieniu? Przy tym Telewizja Kłamie? Telewizja Kłamie. Znaczy jeździmy od wielu lat. Pierwszym naszym wspólnym przedstawieniem było bodajże... nie chcę teraz kłamać, ale chyba Antoine, potem Radio Live, potem drugi rozdział bodajże. Tego było dużo. Ostatnim przedstawieniem, w którym pracowaliśmy z kimś razem było Kochani na kredyt Teatru My. Wtedy uznaliśmy, że to nie jest jednak dla nas zabawa, że my musimy sami robić takie rzeczy, nie dawać komuś jakby... Ale co, organizacja i produkcja? No tak. To zaczęło się od pod niemieckimi łóżkami. Wtedy to była produkcja firmy z Opola, pana Grzegockiego, który nam jakby wyprodukował to. My potem go spłacaliśmy i tak dalej. No. Czyli gdzie w jakimś sensie współprodukowaliśmy finansowo, to uczestniczyliśmy to przedstawienie. I też jakby od samego początku zaczęło się tak, że od razu czuliśmy, że to, co zrobiliśmy, to przedstawienie powstało z niczego. Z książki Justyny Polańskiej. Tak.
że to przedstawienie, że my będziemy ponosić bezpośrednią odpowiedzialność za to. Że nie, nie, to nie jest tak, że aktor wychodzi na scenę i mówi tak, taki tekst, tak to wyreżyserowali, dyrektor to wybrał na afisz, ja to zrobiłem wszystko, co mogłem, zagrałem. No. To, że oni nie klaszczą, to nie jest moja wina. A tutaj było inaczej. Tutaj wszystko myśmy stworzyli, więc to, że nie klaszczą, to, że nie śmieją się, to była nasza wina. I to był początek tej fajnej przygody, której kontynuacją jest Telewizja Kłamie i gdzie już robimy to naprawdę na taką odpowiedzialną skalę. Jesteśmy współproducentami tego wszystkiego. Okej, okay, dobra. I jak małżeństwo jest w trasie, to kto się zajmuje dziećmi? Na szczęście mam dziadków, którzy jeszcze dają radę. Ja myślę, że ten rozdział się za chwilę zamknie już, bo po prostu no nie możemy ich już tak obciążać. Jeszcze nam pomagają i to jest cudowne, bo dzięki temu stworzyliśmy taką enklawę, gdzie mieszkamy ściana w ścianę z teściami i właściwie parę minut od nas mieszkają teraz już moi rodzice od narodzenia Nadii. Przyjechali tam z własnej woli i są i pomagają nam i tak naprawdę im zawdzięczamy to szczęście. Przepraszam, bo to zastanawiałem się właśnie, jak to jest zorganizowane, tak? Tak. A to jest w ten sposób zorganizowane. Tak. Świetnie, brawo. Pomaga tam nam też najstarszy syn, który czasami też gdzieś tam obciąża dziadków. Mhm. Także to wszystko funkcjonuje w takiej fajnej, rodzinnej kupie. Okej. Okay. Sprawdziłem swojego Facebooka, ostatnio było Jaworzno, jesteście. Oj tak. Ostatnio przejechaliśmy trasę, która trwała 10 dni non-stop. Ja w tym czasie jeszcze zdążyłem wyskoczyć do Warszawy na zdjęcia i wrócić z powrotem na trasę. 10 dni to już jest naprawdę dużo. I to po 2 spektakle dziennie. Tak, to prawda. To jest takie życie gwiazdy rocka się zaczyna. No tak. Ale z drugiej strony, czyli nadal, cholera jasna, ciężkie jest życie popularnego aktora w Polsce. Pracującego i aktora, który ma na utrzymaniu rodzinę i rachunki do opłacenia. No to by nie było, to by w ogóle nie było możliwe, gdyby nie pomoc rodziców. Gdybyśmy mieli w ten sposób się realizować, to no, dzieci, ktoś z nas musiałby po prostu powiedzieć nie, stop. Co się w pewnym sensie dzieje, ale zupełnie z innego powodu. Tamara jest teraz częściej z dziećmi niż ja, bo ja mam trochę więcej, pracy w ogóle. Ale to też jest szczęście być z nimi. No jasne. Jak stracić to dzieciństwo ich, to trwa chwilę dosłownie. Aha. No tak, a jakbyś siebie miał tak rozliczyć jako ojca, to taki obecny, nieobecny, dobry? Obecny. Mimo dużych zawirowań i dużej ilości podróży. Kiedy nie pracuję, to właściwie żyję życiem dzieci. Dworze, wyręczam już. Dziadkowie są wtedy odsuwani. No ten fakt, że jeszcze pomagają nam często rano, bo zawożenie na te wczesne godziny czasami nie funkcjonuje u nas dobrze. Tak. Więc tam jeszcze dziadkowie działają. Natomiast kiedy się da, całkowicie wyłączamy ich z tego i żyjemy życiem dzieci. Wszystkie zajęcia prelekcyjne, wszystkie, no to cały czas. Kiedy nie jesteśmy w pracy, jesteśmy z nimi. Super, to gratuluję. To gramy w jęgę, malujemy razem. No. Widzę. Nie, to jest super. No to czyli dzień ojca to musi być dla siebie przyjemny dzień, co? No ja mam codziennie dzień ojca. No, ja mam codziennie dzień ojca. Ten dzień ojca, ta laurka, to wiadomo, to jest jakiś taki symbol, ale, ale kurczę, no. Dobra. Wiesz, dzień ojca jest wtedy, kiedy dziecko widzi, że chce być z tobą. To jest ten dzień, tak jest, dzień ojca. Tak jest. A wy z Tamarą, jako ci artyści podróżujący, czyli jak kuglarze dawno, dawno temu, teatry przyjeżdżały do różnych miejscowości, prawda? No tak, tak. I aktorzy byli kuglarzami, po prostu. Wieczór kuglarzy. To było troszeczkę coś innego, wydaje mi się, niż te, ale wiesz, w jakimś sensie też postawiłem na podczas tworzenia Telewizji Kłamie, bo to jest mój pomysł, który realizowaliśmy z Michałem Paszczykiem i potem z całą ekipą. Postawiłem na to, żeby to było trochę takie bazarowe. Taki mieszczański momentami, taki właśnie jak ten teatr objazdowy, dlatego, że telewizja taka jest też. Wiadomo, znasz ją od kuchni, wiesz jak ty to jest. Też. Ale ty więcej wiesz, no, chętnie bym z tobą o tym też pogadał kiedyś. Okej, dobra. Do własnego researchu. Dobrze. No bo zamierzamy robić drugą część telewizji kłamie. Proszę bardzo, służę, absolutnie, bardzo chętnie. Dobry pomysł. No, to jest dobry pomysł. Twoje obserwacje na pewno byłyby bezcenne i mogłyby współtworzyć ten spektakl. Tak. Więc. Okay. Gdzieś tam jest to wpisane, to kuglarstwo, to wszystko. Natomiast wiadomo, my pracując, jesteśmy dalecy od tworzenia tego. Jest taka opinia o teatrach jeżdżących po Polsce, że to jest trochę takie robione lewą ręką. Mhm. Może i jest, ale w przypadku tego, co my robimy, to jest tak, że tak jak ci powiedziałem wcześniej, bierzemy pewną odpowiedzialność za to, co się wydarzy. Jeżeli coś nie działa, my się spotykamy, przepisujemy sceny, wymyślamy nowe żarty albo rezygnujemy z tych, które nie działają. Rozumiesz? To cały czas żyje. Jak my mamy pierwszy zapis spektaklu i zapis bodajże sprzed roku, to są zupełnie dwa różne spektakle. Okej, okay, dobra. Tak się tyle pozmieniało,
Oczywiście, zarys scen jest taki sam, ale nie poznajemy dialogów tych, które były, bo cały czas to ulega ewolucji. Więc to jest taki, wiesz, to tym bardziej, że to często jest tak nawet, że wplatamy, tak jak komedii dell'arte kiedyś, jeżdżąca też po miastach, wcześniej robiła research, kto z kim, gdzie, jak, żeby wpleść to w sztukę. U nas to się skromnie odbywa, że pojawiają się miejscowe akcenty. Okay. A pantomima się pojawia, jak w dell'arte? Coś pantomimicznego, wiesz, choreograficznego. Choreograficznego jest, dlatego że mamy tam zespół Disco Polo, który gości w jednej ze stacji i chłopaki zresztą aż kusi o spin-off, żeby zrobić specjalny spektakl o nich tylko i wyłącznie, bo też jest wspaniałe zjawisko w Polsce. Tak, to prawda. Okej. Dobra, czyli tak, podsumowując, tatuśków już nie ma. Nie ma. Znaczy są powtórkach. No to, ja wiem, tak. Ale były trzy serie, tak, zdaje się? Dwie. Ale to było 80 odcinków. A dobra, no to... 80 odcinków po 45 minut, nie po 20. Tak, to prawda. Więc to tak naprawdę jest to kawał serialu. Ale jarasz się kamera kafe, ciągiem dalszy, to, tak? Jaram się, bo też chciałem tym grać. Jak to powstawało, to ja byłem jakoś świeżo po szkole albo... No, tak. I zagrał twój kolega kot. Oj tak, mój sąsiad. To też, ale to pręgol przecież, no tak. Fenomenalny. No. I pamiętam, że wtedy marzyłem o tym, kurczę, to jest takie nowoczesne, ja chciałbym w czymś takim brać udział. No ale wtedy jeszcze byłem daleko od tego. Mhm. No i to się spełniło, to jest jedno z marzeń spełnionych. Dobrze. No, cieszę się, że one się znowu spełniają. Przepraszam, czy spotkałem się ze szczęśliwym człowiekiem? Wiesz co, to jest tak jak z byciem aktorem, z byciem artystą. No. Podobnie jest z byciem szczęśliwym, wiesz? Każdy aktor zna tę formułkę i często wygłasza ją jako swoje przemyślenie. Dawaj. Że wiesz, artystą się nie jest, artystą się bywa. Szczęśliwym też się bywa. Tak, to prawda. Mhm. W przypadku bycia aktorem, bycia artystą, to jest bycie też szczęśliwym, więc jakby się to się zbiega. Aha. Satisfaction, tak? No właśnie, to co mówisz, i konfrontacja z publicznością na scenie, czy też przez ekran. Ostatnie dwa pytania. Co będziesz robił za 10 lat? Masz 57, czyli tyle. Wiesz, to są takie czasy, że trudno powiedzieć, co będę robił za 10 lat. Okej. Ale gdybym miał zakładać, że będzie dobrze, że jakoś poradzimy sobie z tym wszystkim, co się wokół nas zbiera, nabrzmiewa, no to myślę, że za 10 lat chciałbym mieć jak najwięcej kontaktu z młodymi ludźmi. Cały czas kształtuję swoją drogę artystyczną i swoją definicję aktorstwa. Widzę, że generalnie aktorstwo jako zawód, też pod względem filozofii uprawiania tego zawodu, bardzo cierpi, że głównym akcentem teraz jest bardziej występowanie niż kreowanie. I jakby funkcja samego aktorstwa bardziej się przesuwa w kierunku, i to moi koledzy z mojego pokolenia to uprawiają w bardzo dużej mierze też, w kierunku pielęgnowania ego, a nie w kierunku pielęgnowania postaci i historii. Mhm. Jakby chciałbym mieć wpływ na to, żeby ludzie młodzi, którzy idą w ten zawód, gdzieś mieli z tym, żeby zaczęli trochę inaczej myśleć, żeby przywrócić troszkę sensu temu zawodowi. Aha. Takiego. No widzisz, bo jeszcze tutaj powiem jedną rzecz. Ja uważam, że aktorstwo jest bardzo ważnym społecznie zawodem, bo my jesteśmy rodzajem takiego pryzmatu, takiej soczewki, która jest, przez którą widać społeczeństwo, które jest w danym momencie. I jakość aktora, jakość tego obrazu, który przez tą soczewkę, która powstaje, jest taka jak jakość społeczeństwa. Mhm. Wiesz? No i zobacz, co się dzieje. Tak. Więc wydaje mi się, że i to działa w dwie strony. Mhm. Jeżeli ta projekcja będzie się wzbogacać dzięki tej soczewce, to też to społeczeństwo się wzbogaci. Jeżeli będziemy ulegać temu zaniżaniu gustów, też to dużą rolę w tym oczywiście odgrywa telewizja, to też będzie coraz gorzej z aktorstwem. Zobacz, powodzenie paradoków, których emocje zamieniły się w emotikony. Tak, to prawda. Czyli za 10 lat pan profesor Kasprzykowski może być. Niekoniecznie, bo nie wierzę w takie rzeczy, ale gdzieś w jakiś sposób, jakieś kursy, coś, jakiś kontakt, jakieś wspólne projekty. Tak, warsztaty. I na pewno więcej, myślę, takiej twórczości właśnie, jak telewizja kłamie, czyli kreowania właśnie jakiejś swojej wypowiedzi. To mi strasznie jara. Aktorsko-scenicznej. Głównie tak, ale wiesz, rozrastamy się cały czas w różne strony. No, nie patrzymy do kamer, tylko do aparatów, tak? Tak. Cyfra zastąpiła taśmę, nie wiadomo, co będzie za tydzień. Tak? Właśnie, bateria się kończy, jak social zawsze. Social media wjechały, nie? I tak dalej. No. Słuchaj, bateria się kończy, taki dostaje sygnał, jak wiesz, w Odysei Kosmicznej 2001. Tam też zgasła lampka. Tak. Tak? Ale to jeszcze ostatnie, czy za 20 lat co będziesz robić? Czy to będzie już emerytura, czy nie przewidujesz, żeby być emerytem, tylko czynnym cały czas twórczym człowiekiem? Króciutko. Nie wyobrażam sobie nie robić tego dalej. Siwa broda. Szczeciny.
albo szczeliny, tak. Bo pan Bartek ze Szczecina. No dzisiaj można symulować ten, swoją twarz za te 20 lat i mam nadzieję, że będzie tak jak na tych symulacjach, bo wygląda dobrze. Teraz. Brawo, to było bardzo ciekawe spotkanie i wielce optymistyczne. Bardzo ci dziękuję, Bartku, ja też ci dziękuję za ten zaproszenie. Czas. Drodzy Państwo, Bartosz Kasprzykowski. Oj, tutaj zróbmy małą przerwę, bo bardzo często mi się to zdarza, ja jestem Bartłomiej. Przepraszam bardzo, sprawdzałem to na napisach końcowych jakoś, tak. I był Bartosz. I to bardzo często jest mylone, tak. Ja z tym walczyłem, dlatego dzisiaj często mówię, musi być po prostu Bartek. Dobra, jeszcze raz. Szanowni Państwo, szanowni Państwo, jeszcze raz. Musi wejść w tej formie, to jest cudowne. Absolutnie. Szanowni Państwo, Bartłomiej Kasprzykowski. Dla znajomych Bartek. Andrzej Sołtysik, zapraszam.